Tuż po godzinie 15 piłkarze Górnika zjawili się na lotnisku w Krakowie-Balicach. To był pierwszy etap podróży na zgrupowanie w hiszpańskim Lloret de Mar. W oczekiwaniu na wylot Paweł Golański przeglądał prasę motoryzacyjną. Poczytać, zobaczyć coś nowego, co się dzieje na rynku. Akurat... Wybierasz coś dla siebie? Napatrzyłem się na Łukasza samochód i nie wiem, czy nie pójdę w tym kierunku. Nie, tak szczerze mówiąc, no, coś będę szukał, ale bardziej większego rodzinnego. A z lataniem okej? Tak, nie ma problemu, wiesz, elegancko. Lato pięknie. A Bartosz Pikul udzielił lekcji Gwary Śląskiej Kenowi Kalaste. Po śląsku cię godo. Po śląsku cię godo. Uczysz go śląskiego? Nie, uczę go po polsku na początku. Będę będziemy mówić po śląsku, będę go po wszystkim będziemy godać. Co ciebie? Smacznego. I odpoczywać. Odpoczywać? Dobra. Piki, boisz się latać? Strasznie. Tak? Nie, no żartuję. Jeszcze raz? Damy radę jak w lidze. Wyciągniemy to na spokoju, ósme miejsce, albo pierwsza trójeczka. Brawo. Rozumiesz? Wszystko dobre. 17.15 samolot wystartował w kierunku Girony. Czas lotu Paweł Widanow poświęcił na bułgarską lekturę. Bartłomiej Gajda, uwierzcie, to właśnie on, postanowił się zdrzemnąć. Wreszcie lądowanie na Półwyspie Iberyjskim. Katalonia przywitała piłkarzy dobrą pogodą i małą niespodzianką. Pamiętajmy, że piłkarze wylecieli z Krakowa. A co tam jest napisane? Krakowia? Sobolowi się to może nie spodobać.